Cześć! W poprzednim odcinku dowiedzieliście się, co to są ułamki. Dziś te ułamki będziemy rozszerzać i skracać. Zajmijmy się najpierw rozszerzeniem ułamków. Co to znaczy rozszerzyć ułamek? Powiedzmy, że mamy ułamek 1/2. Rozszerzenie ułamka to pomnożenie jego licznika i mianownika przez jakąś liczbę całkowitą, która jest różna od zera. To znaczy, że ten ułamek, jak popatrzymy na licznik, czyli na górę, mogę pomnożyć przez jakąś liczbę, powiedzmy, będę mnożyła teraz przez 3, to wtedy dół, czyli mianownik, też mnożę przez 3. Na górze mam 3, na dole 6. Czyli 3/6 to jest to samo, tyle samo, co 1/2. Czyli te dwa ułamki są równe. Rozszerzyliśmy ułamek 1/2 do 3/6. To idziemy dalej. Zróbmy 7/9. I teraz pomnóżmy licznik i mianownik przez 5. Czyli rozszerzam ten ułamek, mnożąc licznik, czyli to, co jest na górze, i mianownik przez 5. 7 razy 5, 35. 9 razy 5, 45. Czyli rozszerzanie to jest mnożenie licznika i mianownika przez liczbę całkowitą różną od zera. A co to jest skracanie ułamków? Skracanie ułamków, to jak się domyślasz, jest to podzielenie licznika i mianownika danego ułamka przez jakąś liczbę całkowitą różną od zera. Zobaczmy na przykład taki ułamek 2/8. Mogę podzielić licznik i mianownik przez 2. Czyli w liczniku robimy dzielenie przez 2 i w mianowniku dzielenie przez tę samą liczbę, czyli też przez 2. Czyli na górze mamy 1, a na dole 4. 2/8 to 1/4. Skróciliśmy ten ułamek. Skracamy kolejny ułamek. Na przykład 9/27. Przez jaką liczbę całkowitą możemy podzielić licznik i podzielić mianownik, żeby nie zmienił nam się ten ułamek, nie zmieniła się wartość tej liczby, którą tutaj mamy. Możemy na przykład podzielić przez 3. 9 podzielić przez 3 i 27 też podzielić na 3. To mamy 3/9. Ale ten ułamek jeszcze możemy skrócić. Podzielimy sobie licznik przez 3 i mianownik znowu przez 3. To jest 1/3. Zauważcie, że to samo byśmy otrzymali, jakbyśmy tutaj od razu podzielili licznik i mianownik przez 9. Będziemy zapisywać takie skracanie ułamków. Ja tutaj rozpisuję, żebyście widzieli, co to jest za działanie, ale tak naprawdę, jak zaczniemy robić dużo przykładów, to nie będziemy wpisywać tych działań, tylko będziemy robić je w głowie. I tak na przykład, ułamek 5/25. Jak będziemy chcieli go skrócić, najpierw zastanawiamy się, przez co możemy skrócić. Czyli przez jaką liczbę całkowitą mogę podzielić górę i dół, czyli licznik i mianownik. Skracam przez 5 i tu mi zostaje 1, a tutaj 5. Czas na kilka przykładów. Spróbujmy rozszerzyć te ułamki tak, żeby w mianowniku było 60. Czyli zastanawiamy się, przez co pomnożyć licznik i mianownik w jednej i drugiej, żeby na dole otrzymać 60. Czyli tutaj chcemy mieć 60. To widzimy, że pasuje górę i dół pomnożyć przez 30. Czyli 1/2 to 30/60. To idziemy dalej. Przez co muszę pomnożyć licznik i mianownik w 3/4, żeby w mianowniku mieć 60? 4 razy 15 daje 60, więc na górze też muszę pomnożyć przez 15. Czyli będziemy mieć 45/60. Żeby z trójki otrzymać 60, muszę ją pomnożyć przez 20. Wartość tego ułamka nie zmieni się, jeżeli licznik też pomnożycie przez 20. Czyli 40/60. Idziemy dalej. 12 razy 5 to na górze też rozszerzam, mnożąc razy 5. 7 razy 5 to 35. A 12 razy 5 to 60. I jeszcze jeden ułamek. Tutaj mam 15. Gdy pomnożę to przez 4,
będziemy mieć 60, to ich górę musimy pomnożyć przez 4. 31 razy 4 to 124. A teraz skracanie. Spróbujmy skrócić ułamki, które są tutaj wypisane. Pierwszy ułamek to 6 ósmych. Przez jaką liczbę całkowitą możemy podzielić licznik i mianownik? Oczywiście nie dzielimy przez 0. Możemy to podzielić przez 2. Wtedy na górze zostanie nam 3, a na dole 4. Czyli 6 ósmych to to samo co 3 czwarte. 12 piętnastych. Tutaj możemy licznik i mianownik podzielić przez 3. 12 podzielić przez 3 to 4, a 15 podzielić przez 3 to 5. Wobec tego otrzymujemy tutaj ułamek 4 piąte. 16 dwudziestych. Tutaj licznik i mianownik możemy podzielić na przykład przez 2. Wtedy będziemy mieć 8 dziesiątych. Ale myślimy sobie 8 dziesiątych, to jeszcze możemy podzielić jeszcze raz przez 2. Wobec tego albo dzielimy także 2 razy, tak jak zrobiliśmy w jednym przykładzie, albo od razu przez 4. Czyli tu będzie 4, a tu będzie 5. Czyli będzie ułamek ten wyjdzie 4 piąte. Jak mamy 0 na końcu, to jest proste, bo 37 dziesiątych to po prostu skracacie sobie 0. O, na przykład jakby była 3000 i tutaj na dole by było w mianowniku 7000, to po prostu lecicie z tymi zerami tak. Jedno 0 na górze, jedno 0 na dole, czyli podzieliłam przez 10. Znowu przez 10 i znowu przez 10, albo mogłam od razu podzielić przez 1000, czyli skasować sobie po 3 zera w liczniku i w mianowniku. Ok, 64 przez 84. 64, 84. Jak chcę skrócić ten ułamek, to mogę pomyśleć sobie tak, to są liczby parzyste, czyli podzielę przez 2. 32, a tutaj na dole 42. Ale to dalej są liczby parzyste, czyli na pewno dzielą się przez 2. 16, 21. Czyli ten ułamek to jest 16, 21. Otrzymalibyśmy ten wynik, jakbyśmy od razu podzielili przez 4. Idziemy dalej. 7 osiemnastych. Przez co możemy to skrócić? No i teraz sprawdzamy. No, możemy podzielić przez 7. Licznik tak, ale 18 nie dzieli się przez 7. Czy możemy podzielić przez 2? Nie możemy. I tak moglibyśmy sprawdzać i sprawdzać. Ten ułamek już jest w postaci nieskracalnej. Czyli postać nieskracalna ułamka to jest taka, której się już nie da bardziej skrócić. 7 osiemnastych już nie podzielimy przez licznika i mianownika przez liczbę całkowitą, różną od zera, no i różną od jedynki, bo będziemy dzielić przez jedynkę, cały czas będziemy otrzymywać 7 osiemnastych. Dlatego tego ułamka już nie da się skrócić, zostawiamy go w takiej postaci.